Witam, witam was serdecznie. Na zielonce, na mojej gospodarstwie, jestem rolnikiem, który ciężko pracuje. Dzisiaj, tak jak możecie zauważyć w poprzednich odcinkach, zostało nasze pole zakupione. Jest ono bardzo duże. Znaczy zakupione, skoszone. To tak jak żeśmy tutaj na live'ach kosili. 2,44-45. Zostało połączone w jedną długość. Poszerzone. Plus 100. I pole numer 43 to jest poszerzone. I wraz będzie poszerzone 72-73-74. Maksymalnie do granic możliwości. Tym rolnikiem, który ma sprzęt nie nowy. O, ale mi się tu nie zapisało. O, jojojoj. Niedobrze. 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 Myślałem, że się... zapiszę. Będziemy dzisiaj robić już coś innego. A tutaj muszę się teraz przeorać. No dobrze. Moi drodzy, kawka jest. Piszcie, co u was słychać. Jak dzień wam mija. A ja co mam? Z jednej strony wykorzystuję potencjał pól, czyli są one orane do granic możliwości, że tak powiem. Czyli wykorzystuję każdy centymetr sześcienny, nie sześcienny, a kwadratowy i metr kwadratowy, tak aby mieć większy dochód z pola. To jest raz, a dwa. No, w tych czasach trzeba się radzić, prawda? Niestety ja mieszkam na takim tutaj zadupiu, że trzeba sobie radzić. Wstałem rano. Stwierdziłem, że trzeba w pole ruszyć. Dobra, przejdziemy sobie tutaj ten jeden jeszcze pasek i ja będę sobie puszczę pracownika od tamtej strony, żebym pole zrobił, bo on tego tutaj mi nie doora. Ja sobie to dooram po prostu poza odcinkiem, bo też szkoda czasu tracić na coś, co... O, ja dobrze, że nie zapisałem wtedy. No nic, no to orkę robi się tylko raz, że tak powiem. Wiecie, tutaj chodzi mi o to po prostu, żeby dzisiaj też zakupy, nie wiem, bo no jednak wiecie, przy powiększeniu areału wymagane będzie też troszeczkę
sprzęt. Ja mam trochę kredytów tutaj nabranych, więc jak sami możecie się też zobligować i połączyć sobie fakty, że no, kredyt wymaga spłaty. Tak jak łapeczka, subskrypcja na tym kanale, kredyt zaufania. No już ten zetar przepracował, a znaczy nie przepracował, tylko dopiero się rozgrzewa, można powiedzieć. I co on tam? Troszeczkę w polu porobił. Także jak sami widzicie, praca na rally nie jest do najlżejszych. Ale ma swoje potencjały. No. Dzisiaj poszerzamy pola. Mam teraz zgromadzonego. W ogóle chciałem tutaj też olejarnię podjechać do firmy olejarskiej, to jest rzepaku, przed z nimi kontrakt, nie wiem jeszcze na jakich warunkach, ale to może akurat w odcinku zobaczymy. Póki co chcę tutaj pracownika opuścić, tylko chciałbym sobie tutaj coś troszeczkę. Dobra, zapisać sobie od razu, bo nie mam żadnej produkcji. Najwyższy czas, żeby zacząć, wiecie, produkcję w postawieniu budynku. To jest dla mnie duży interes i raczej nie mam to na tyle pieniędzy, aby postawić budynek po prostu tak, więc myślę na razie, żeby inwestować. Tak jak tutaj dziadek zawsze opowiadał, że olej tutaj w tej miejscowości, olej, ziemniaki, no przecież muszę olej, ziemniaki, mleko. Ten element, który już jest zrobiony. Dobra, także przyszedłem pracownika, żeby tutaj z jednej strony powinienem sam to ogarnąć. Ale wiecie, nie ma czasu. Pieniądze jeszcze mam, więc pracownik może robić. My szybko biegniemy sobie tutaj. Do naszej podwóreczka. Szukamy kultywatorów. Nie, będą brony, czyli
ogarnąłem życie, nie dodałem ich. No dobra. Kurde, no. Coś mamy na wyprzedaży? Używane, dobra. Także nie mamy użytych, to musimy kupić, niestety. Dobra, to może zrobimy inaczej. Holender. Dobra. Jest zakupiony. Okej, także przesiadamy się szybko. I zmierzamy ku sklepowi. Tutaj też jest to pole, no, gigantycznie jest powiększone, połączone i powiększone. To, moi drodzy, widać, słychać i czuć. No, my jedziemy teraz szybko po siednik. Musimy też kupić paletę. Te dwie. Bo to jak to. Jak to się, bo tam. No, ma chyba 3000, co 1000? No, myślę, że ma coś sobie z tym poradzi. Z jego dźwigiem. No, będziemy mieli też z przodu paletę, więc nie powinno być tak źle. No i co, no? Wracamy do systematyczności. Człowiek troszeczkę odzwyczaił się. Ale myślę teraz, że będę chciał dwa odcinki dziennie nagrywać. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Jestem dobrej myśli. Że się uda. A tymczasem dojeżdżamy już tutaj do sklepu. Gdzie stoi wymarzony nasz, można powiedzieć, siernik. Okej. W ramach tego zakupujemy sobie, nie, saletra. Tysiąc litrów. No, tutaj to ze dwa. No, 80-90. I pół będzie. Aha, przeważyło nas. Tego to się nie spodziewałem. O kurde.
Dobra, no niby to one będą mieli na przodzie, więc... No... Dobra. Więc lecimy. No powiem wam, że Masej, no on jest jako brany jako ciągnik taki typowo do krów na tą chwilę. Jest ciągnik, który jest po prostu pomocny jako jako ciągnik, który nie robi, nie będzie robił w polu. Ale objazdy, tego typu rzeczy to będzie można wykonać przecież, tak? Także, jeżeli ktoś by chciał ze mną zagrać, też planuję jakąś serię. Ale to wszystko w swoim czasie. No, od gospodarstwa mam naprawdę, no, od ludzi. Nic nie widzieliście. Tu się nic nie wydarzyło. No myślę, żeby jeszcze tutaj te dwa pola połączyć w taką samą długość. No i w przyszłości złączyć je w jedno, nie? Złączyć te pola w jedno. Trzy pola jako jedno pole. Dlaczego to mi teraz nie działa? Nie widziałem. Zaraz zobaczymy. A nie, działa, działa, tylko bardzo słabo to widać. A nie, bo to... Dobra, już widzę co... Co się łączy to. O! I to pole trzeba zrobić, nawieść. Widzę, że ono nie jest nawiezione. No to akurat. No tak to żyją rolnicy, no. Teraz te wszystkie awantury... Moi drodzy... Bruksela, Niemcy, Francja, każdy kraj się kłóci. A ja muszę w polu robić, bo kontrakty chcę robić. Na życie trzeba mieć. To mi chleb da. Jak sam nie, troszeczkę marnotrawstwo robię, muszę. Nie wiem, że to ma rozrzut duży. Więc moi drodzy, tak to jest, no. Tutaj trzeba pracować bez pracy. To człowiek się niczego nie dorobi. Jak to się mówi. Tylko choroba kręgosłupa. Pracą ludzie się bogacą, jak to się mówi. To jest jakaś prawda, powiem wam. No bo ja na przykład... Zobaczcie, zmieszany areał.
Tu akurat widzę, że chyba dobrze jest nawieziony. A jak już rozrzucamy, to nie zaszkodzi tu. Tylko że tam było było orane, więc niech sobie. Niech to będzie zasiane. Co tutaj zasieje? Tu na pewno potrzebuje pszenicę. Dla krów siano, słomę dla krów i pszenicę z tego pola będę miał dla kur. Tak postanowiłem. Taka to jest moja decyzja. Ok. W sumie to by można było jeszcze hamulce, on ma bardzo słabe. O Jezus. Wysypiemy sobie do pełna. Okej. Zobaczymy jak tu u kurek. Gdzie mam te jajka tutaj? Tu mi powinny tworzyć. Chyba. Nie wiem. Teraz trzeba by było sprawdzić. Kurki. Next. Reproduction. Dobra. Tam niech chłop pole. My idziemy spać. Tam robimy dzień kalendarzowy. Trzeba by... Aha, dobra. A zobaczmy w ogóle cenę. Tu mamy, zobaczcie, pięknie zaorane. Tutaj te trzy pola będę chciał też poszerzyć, zlikwidować ścieżki. Ile tylko będzie można tam powiększyć. Myślę, że dzisiaj może jakąś okazję mamy na ciągnik. I ten jest ładny. Ale nie dla mnie na gospodarstwo. Myślałem o czymś takim, żeby nie wydawać aż tyle siana. Bo to też wiecie, jednak musi być ten 90, 90, 92. Już Ursusa bym wziął też. 80, 80, 96, 115.
Zestaw 1201, no jest. Ładny. Na pewno mi się kolory w nim nie podobają, bo to. Jeździłem takim swego czasu. Jest tutaj. Modyfikacje, a modyfikacje. Frontline. Dobra. Dajcie mi kolor, bo. No, od razu lepiej. Dobra. Aha, bo to jest turem. Chudy. No mocniejsze, trzeba mocniejszego kupić. A dzisiaj sprzedajemy, proszę Państwa, o 12 tysięcy. Mamy Masaika, który jest. Tutaj mamy z turbo. Dwa zatory na wiosce. No ok. Zakończę. Na pewno sprzedamy też to. Bo jest to no już stary sprzęt. A my chcemy iść w nowe maszyny, w nowe, proszę Państwa, inwestować, to inwestować z grubej rury, o, tak mi kiedyś ktoś powiedział, nie ma co się bawić, tylko inwestycja w grube rury. Okej, okay. Do zwałowania, przetrząsaczki, zgrabialnie, zgrabiarki. Szukam jakiejś fajnej Petingerka. No małe mam te. Jest jakaś kosiarka? Czy co to? Może ten. Jakiś wałek czy coś. Czekajcie, bo to i tak muszę. Ale trzeba to przetrząsnąć. Niechaj będzie zielony. Kosiarka, przetrząsacz. Tak, że nie wezmę tego. Tam ogień, dajemy. I dwa zatory mocniejsze. Myślę, że powinny się sprawdzić na długo, długo, długo. Tak, aby w tych polach naprawdę przerobiły ogromną ilość motogodzin. No i oczywiście będę musiał chyba na 30 minuty, także będziemy się tutaj żegnać, ja to wiozę. W kolejnym odcinku bronujemy już, bo
tutaj co miesiące. No i też przygotowujemy dalsze pola, bo ja chciałbym już zacząć raz siać, dwa, no na razie. Na razie trzeba tutaj siać. Chciałem tutaj zbrunować. Tu mi się nadal nie wytwarza. A nie, wytwarza mi się 3 litry. Okej. Okay. Tylko pytanie, czy mi się wytwarza widoczny. Powiedz dopiero przesrane. No ale nic. Zgasimy zetora. Ja się z wami żegnam. Tutaj na pięknym widoku zetorka i krówek. Do następnego, moi drodzy.